Żaden sobowtór, tylko Julia Żugaj. To nie żaden sobowtór. Już nigdy nie założę tej peruki, obiecuję. To jest w ogóle bardzo przykre. Na razie mam taki wniosek, że chyba raczej już więcej konkursów nie chciałabym organizować. Przez te wszystkie influencerki, które są teraz w ciąży, to ja po prostu codziennie chodzę do Maćka i mówię tylko, a kiedy się oświadczysz? Na YouTubie lepszy od jej świątecznego klipu okazał się jedynie geniusz z 1 z 10. Prosto z bieguna południowego w studiu SK.pl Julia Żugaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Powiedzmy to na samym początku, żaden sobowtór, tylko Julia Żugaj. To nie żaden sobowtór. Już nigdy nie założę tej peruki, obiecuję. Skąd w ogóle pomysł na taką zmianę? Chyba po prostu już się znudziłam sobie. Ja tak raz na rok muszę coś zmienić w swoim wyglądzie i to tak gruntownie, bo ja się strasznie nudzę tym swoim wyglądem. I w zeszłym roku właśnie sobie zrobiłam połowę brązowych włosów, tak od spodu, że miałam takie blond brązowe i to był taki pierwszy krok do tego właśnie, żeby te całe brązowe zrobić. One trochę wyszły ciemne i mam nadzieję, że się troszkę spłukają, ale generalnie ja już się przyzwyczaiłam. No właśnie, miałem się zapytać, czy łatwo było ci się przestawić, no bo jednak byłaś blondynką i nie jest trudno się przestawić, kiedy cię tu widzę. Tak. A co dopiero tobie? Tak, na początku było trudno. Pierwszy raz jak się zobaczyłam, to w ogóle pomyślałam sobie, o, na pewno jak będą wysuszone, to będą jaśniejsze. I potem wcale nie były jaśniejsze. I trochę faktycznie ciężko mi było się przedstawić. Jeszcze na początku dostawałam takie reakcje, typu, że ludzie byli zszokowani. W ogóle moja mama powiedziała, dziwnie wyglądasz. To są najlepsze komentarze, jakie można otrzymać. Tak. I ja byłam taka podminowana przez pierwsze dwa dni. Mówię, nie, będę musiała znowu rozjaśniać te włosy i w ogóle. Ale później... Fajnie, bo miałam taki czas, kiedy tylko ja o tych włosach wiedziałam, nie byłam narażona na te komentarze z internetu i zdążyłam się przyzwyczaić, zdążyłam się z nimi polubić i dopiero później dostałam team blond od obserwujących, ale generalnie na pewno trochę w nich pochodzę. Nie wiem, co będzie dalej z tymi włosami. Muszę... Ale czujesz, że one na przykład dodają ci jakiegoś innego charakteru? Tak. Myślę, że w ogóle jestem wyraźniejsza dużo w nich, bo jak miałam te blond włosy, to byłam taką słodką blondyneczką, taką tiru-riru, a teraz mam wrażenie, że trochę te włosy charakteru mi dodają. Coś w tym jest faktycznie, że kiedy kobieta ma ciemniejsze włosy, wydaje się, że jest taka bardziej wyrazista. Oczywiście tutaj nie chcę jakimiś stereotypami lecieć, ale coś w tym faktycznie. No ja się tak czuję, jakbym miała trochę tak więcej do powiedzenia. A powiedz mi, jak zareagowałaś w takim razie na te wszystkie teorie spiskowe, które zalały nie tylko TikToka, ale też Twittera? Ja na początku zareagowałam śmiechem, bo to na początku wydawało się takie niewinne, typu, o, czy to jest Julka, czy to nie jest Julka, i miałam takie, Boże, ale śmieszne, oni jeszcze nie wiedzą, że to jest peruka, ale w pewnym momencie, jak zaczęłam dostawać takie komentarze typu, że to jest nie fair wobec moich widzów, że ja podstawiam sobowtóra na koncert. I miałam takie, o mój Boże, skąd to się w ogóle wzięło? Wiesz, ja w ogóle, muzyka to jest spełnienie moich marzeń, koncerty to jest w ogóle zwieńczenie tej całej pracy, którą ja robię. Ja uwielbiam koncertować i nie wyobrażam sobie w ogóle rezygnowania z tego na rzecz wypuszczenia jakiejś randomowej osoby. Zresztą nie mam sobowtóra. Jeśli ktoś by chciał, to zapraszam, możecie się zgłaszać. Nie przyjmę. Na wszelki wypadek. Tak. Ale no nie wiem, strasznie dziwna sytuacja, w ogóle bardzo wiele jakichś dziwnych zbiegów okoliczności. No faktycznie ta peruka, ona trochę zmieniła moją twarz, no jakoś tak... Dziwnie mi to komentować, bo tak szczerze mówiąc nie wiem, co mam powiedzieć. To naprawdę byłam ja, przysięgam. Ja ci wierzę i mam nadzieję, że mnóstwo ludzi po zobaczeniu tego wywiadu też ci uwierzy. A tak swoją drogą, o koncerty jeszcze zahaczymy, ale podczas koncertów Świąteczne Harmonie będziesz mieć perukę, czy będziesz występować właśnie z tymi swoimi naturalnymi włosami? Z naturalnymi włosami, tak. Właśnie specjalnie robiłam je na trasę świąteczną. Chciałam, żeby taka zmiana na koniec roku gdzieś tam była. Dodatkowo właśnie zrobiłam sobie, one się teraz ukrywają i są trochę wypukane, ale takie czerwone pasemka, które będą idealnie pasować do sukienki. No tak, czerwień się kojarzy ze świętami, więc wszystko tak, tutaj jest taką klamrą, cały wizerunek. Musimy porozmawiać o muzyce, no bo oczywiście z muzyką do nas przychodzisz. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnim razem, jak się widzieliśmy, byłaś świeżo po wydaniu Miłostek i kompletnie nie wiedziałaś, co dalej. Tak. Teraz powracasz z nową płytą, po roku z Hakiem, tym razem płyta świąteczna. Skąd taki pomysł? Ty jesteś taką psychofanką świąt? Ja jestem bardzo psychofanką świąt. To jest w ogóle mój ulubiony czas w roku.
roku. Kiedyś jeszcze były to wakacje, że pół roku czekałam na wakacje, pół roku czekałam na święta, ale odkąd nie chodzę do szkoły i mam taką pracę, że nie mam jakiegoś szczególnego urlopu i mogę na wakacje jechać kiedy chcę, to one wcale nie są już takie wyjątkowe, te wakacje, więc teraz cały rok po prostu czekam na święta. Jak tylko Wigilia, pierwszy, drugi dzień świąt mijają, to jest wiadomo, później Sylwester i później ja znowu zaczynam odliczanie do świąt. Uwielbiam ten czas, po prostu jest on dla mnie turbo magiczny. Ja też kocham spędzać czas ze swoją rodziną i właśnie to wszystko chciałam zamknąć w tej płycie. Ale fakt po miłostkach, ja szczerze mówiąc wtedy byłam przekonana, że już nie wydam kolejnej płyty. Właśnie, bo ja pamiętam Moonfest i ty to powiedziałaś wprost, tak, że ty nie wiedziałaś kompletnie, w którą stronę iść, czy ta muzyka jeszcze będzie grać jakiekolwiek, tak, czy będzie mieć jakiekolwiek znaczenie w twoim życiu. Bo powiem ci, że ja już w ogóle czułam się bardzo spełniona w tym, co zrobiłam, że wydałam tą płytę, zrobiłam tą trasę koncertową, na ostatnim koncercie dostałam w ogóle złotą płytę, więc miałam takie wrażenie, okej, ta przygoda jest już jakby zakończona, dopełniona, ja się czuję spełniona w tym zakresie, teraz idziemy po coś nowego. I tak gdzieś z tyłu głowy miałam jeszcze ten Torwar, że może finał na Torwarze byśmy zrobili, może jakiś taki wielki koncert, tego mi jeszcze brakuje. No i tak w trakcie przygotowań do Moonfestu, kiedy wróciłam do studia, nagrywałam covery i tak zaczęliśmy te przygotowania, mówię, kurczę, zrobiłabym w tym roku jeszcze trasę. I tak wpadł ten pomysł tej świątecznej płyty, bo ja lubię robić płyty, jak mam na nie jakiś pomysł. Ja raczej nie konstruuję tak swoich płyt, znaczy to jest druga, więc jakby dużego doświadczenia nie mam, ale chodzi mi o to, że nie wydaję pojedynczych singli, które później zbieram po prostu jakoś tak razem w jedno opakowanie, tylko one muszą mieć jakiś zamysł. Motyw przewodni. Tak, i jak Miłostki to była ta historia konkretnego związku, tak właśnie płyta świąteczna konkretnie do jednego okresu w roku. Mm-hmm. My oczywiście możemy się tą płytą cieszyć zimą, ale jak już wiemy, nagrywałaś ją w momencie, kiedy o zimie jeszcze nikt nie myślał. Łatwo było ci się przestawić mentalnie na temat świąt, bo kiedyś czytałem, że George Michael i Mariah, czyli król i królowa Świąt Bożego Narodzenia, nagrywali swoje piosenki w środku lata i w studiu nagraniowym mieli choinki, inne ozdoby świąteczne, jak było u ciebie. Nie, u nas nie było choinek, aczkolwiek fakt, było dosyć ciężko. Ja nagrywałam tą płytę z nowymi producentami, nagrywałam w domu hotelu Torino i to jest nie jest takie typowe studio. Oni mają po prostu dom, w którym każdy z pokoi to jest takie mini studio. I my pisząc jedną z pierwszych piosenek, to chyba była Gdy nadchodzą święta, mieliśmy uchylone okno, bo było lato i było dosyć ciepło i na przykład sąsiedzi mieli grilla w tym czasie i słuchali sobie, jak my tworzymy świąteczną piosenkę, więc to było dosyć dziwne. Natomiast z drugiej strony mi bardzo łatwo było ustawić sobie ten mindset typu, co lubię w świętach, o czym bym chciała powiedzieć w świętach. Słuchanie świątecznych piosenek dla mnie nawet w lato jest bardzo przyjemne. Dla mnie też. Więc tutaj akurat z tym nie miałam problemu. Faktycznie otoczenie nie sprzyjało, bo pierwszy śnieg spadł, jak już mieliśmy w ogóle zamkniętą całą płytę, ale no, fajna to była przygoda. Na pierwszy singiel wybrałaś piosenkę Południowy biegun. Dlaczego akurat ta, a nie na przykład Zimowy bal? Dlatego, że Zimowy bal jest trochę spokojniejszy, ale myślę, że jak posłuchasz płyty, to zrozumiesz, dlaczego to jest Południowy bal. Właśnie, musimy zauważyć, że ja jeszcze tej płyty nie słuchałem. Tak, tak. Jeszcze przede mną. Południowy bal jest najbardziej, wydaje mi się, taki magiczny. Południowy biegun. Południowy bal. Tak, tak, już widzisz. Południowy biegun jest najbardziej magiczny, ma też najbardziej niestandardową formę, bo tam jest w ogóle zwrotka, refren, jedna część, potem zwrotka, refren i postchorus, a później w ogóle są refreny, jeszcze bridge pomiędzy, więc on w ogóle perfekcyjnie wpasowywał się na singiel. Miałam trochę dylemat między właśnie biegunem a piosenką Tyle lat, bo ona też jest bardzo taka skoczna, wpadająca w ucho, jednak myślę, że tutaj biegun deklasuje resztę piosenek. Myślę, że te wyświetlenia pokazały swoje. To jest w ogóle niesamowite, ile ich jest, naprawdę. Ja nie spodziewałam się, że kiedykolwiek moja muzyka, która na przykład nie pójdzie w radiu, nie będzie w jakiejś rotacji o godzinie 15, 16, jak wszyscy wracają z pracy, będzie w stanie przebić mój debiut, czyli Wiosenny bez. No bo jednak to jest pierwsza piosenka, wszyscy wchodzą, sprawdzają, jak się poszło. Tak, i byłam przekonana, że raczej nic nie będzie w stanie tego pobić, a Południowy biegun w ogóle idzie jak szalony, więc... Ale ja w ogóle zauważyłem całe mnóstwo komentarzy od ludzi, którzy otwarcie przyznają, że nie są twoimi fanami,
ale że ich ta piosenka urzekła, bo ona ma coś w sobie. No więc zakładam, że takie komentarze cieszą razy dwa. Tak, to naprawdę bardzo mocno cieszy, że też się wychodzi od takiego typowo swojego widza, bo żugajki, no nie okłamujmy się, ja cokolwiek bym wydała, to one by były zachwycone. No tak, zachwycone. Wydałabyś po prostu 15 sekund ciszy i tak byłby to numer jeden na OIS, aby na karcie na czasie. Tak, ale komentarze właśnie od ludzi, którzy nie słuchają na co dzień, nie są jakimiś wielkimi fanami, którzy doceniają tą pracę, to jest naprawdę kamień z serca. Ja nawet kilku osobom, kilku moim znajomym puszczałem tę piosenkę i naprawdę z ręką na sercu wszystkim się podobała. No, to się cieszy. Więc poszerzam grono żugajek, to tak swoją drogą. A skoro mówimy o żugajkach, w tej piosence możemy usłyszeć żugajkowy chór. No ten casting wywołał mnóstwo emocji, sama pewnie widziałaś. Czy dzisiaj, ale tak szczerze, z perspektywy czasu uważasz, że taka forma castingu była odpowiednia, czy zrobiłabyś to jednak inaczej? Cóż, będąc szczera, to chyba nie zrobiłabym tego w ogóle. Bardzo się cieszę, że mamy ten chór i myślę, że on fantastycznie dopełnił tą płytę. Jednak tyle, ile bólu wyrządził mi i moim widzom, to nie wiem, czy gra była warta świeczki. Jeśli chodzi o formę konkursu, to my faktycznie zrobiliśmy ją taką otwartą na TikToku. Jednak nie, myślę, że nie za dużo osób o tym wie, bo to gdzieś tam się zamknęło w mojej bańce. Ja kilka miesięcy wcześniej, czy tam kilkanaście nawet miesięcy wcześniej, zrobiłam inny konkurs, który właśnie był, na którym były zgłoszenia na maila. I tam wybrałam dziewczynkę, która tam stworzyła takiego edita i ten konkurs wygrała. I zaczął się szum właśnie wśród moich widzów, że dlaczego akurat ona, że były lepsze prace, że chyba nie wszystkie prace przejrzałam. Zaczęły wstawiać swoje prace na TikToka, zaczęły się komentarze, o, ona miała lepsze, dlaczego tamta wygrała. I na tą jedną dziewczynkę wtedy bardzo duży hejt był. Dlatego ja przy tym konkursie zdecydowałam się na bardziej otwartą prezentację tych zgłoszeń, dlatego że chciałam też brać pod uwagę opinię innych widzów, czyli jeśli widzę, że jest dużo komentarzy, pięknie śpiewasz, super, no to gdzieś tam, wiadomo, sugerowałam się tym, że bo to jest nasz wspólny produkt. I myślałam, że to będzie lepsze. Okazało się, że jednak nie. I tak z perspektywy czasu myślę, że może z widownią, która jest w takim wieku, gdzie funkcjonujemy jednak w internecie, gdzie nie zapanuje się nad wszystkimi, to myślę, że konkursy to nie będzie nasza mocna strona. I w żadnej formie nie wyszłoby to dobrze, moim zdaniem. Czyli nie ma takiego złotego środka? Nie ma chyba, no. Na to wychodzi. To jest w ogóle bardzo przykre, bo ja chciałabym się dzielić takimi momentami z moimi widzami, ale no cóż, może jeszcze spróbujemy to jakoś przemyśleć, ale na razie mam taki wniosek, że chyba raczej już więcej konkursów nie chciałabym organizować. A ile osób dostąpiło zaszczytu, żeby wystąpić w tym żugajkowym chórze? Osiem dziewczyn. Możemy je usłyszeć na południowym biegunie, chociaż i tam tutaj akurat i tak najgłośniej słychać mój wokal. Na piosenkach Siła w nas. To jest w sumie twoja piosenka. Tak, ale na piosenkach Siła w nas, Gdy nadchodzą święta i Tyle lat, są fragmenty, kiedy w ogóle mój wokal jest wyciszony i śpiewa tylko chór, więc tam będziecie mogli usłyszeć ten chórek trochę wyraźniej. Okej, to w takim razie oczywiście zachęcamy do przesłuchania całej płyty. No ja już się nie mogę doczekać. Patrzy na mnie i tylko czeka na odsłuchanie. Wróćmy do teledysku. W teledysku występuje Maciek. I nie mogę nie zadać tego pytania. Jak wyglądają święta w domu Julii Żugaj? Niestety są bez Maćka. My jesteśmy bardzo, bardzo rodzinnymi osobami i co roku jest jakby ogromny dylemat, co robimy na święta. I jeszcze nie zdarzyły się święta, w których bylibyśmy razem, bo zawsze ja stawiam na swoją rodzinę, a Maciek zawsze stawia na swoją rodzinę. I gdzieś tam zdzwaniamy się na kamerkach, staramy się gdzieś tam pokazywać sobie wzajemnie, jak wyglądają nasze święta. Myślę, że taka pierwsza wigilia, którą spędzimy razem, to będzie, jak już będziemy mieli dziecko, jak wszystkich sprosimy do nas, jak już będziemy mieli dom, żeby wszystkich ugościć, to wtedy spędzimy je razem, a na razie to jest bardzo ciężko. Natomiast u mnie w domu są szalone święta. Naprawdę, ja mam bardzo dużą rodzinę. Moja mama ma czwórkę rodzeństwa, z czego każdy ma dzieci. Swoje dzieci. Tak, więc jest mnóstwo kuzynostwa, jest babcia, dziadek. Do tego moja rodzina to są psiarze wszyscy, więc każdy ma co najmniej dwa pieski. Więc się zjeżdża 15 osób, 20 psów, Armagedon w ogóle. To dosłownie wygląda właśnie jak na teledysku. Ktoś się krząta tutaj, ktoś coś przenosi. Tutaj pieski się bawią ze sobą. Moja bajeczka jeszcze uwielbia bombki, więc ona zrzuca bombki z choinki i z nimi biega, więc to są szalone święta, ale uwielbiam je naprawdę. A kiedy ubieracie choinkę?
Bo to zawsze jest dylemat. Tak, tak. W każdej rodzinie inaczej. U nas bardzo blisko Wigilii ubieramy choinkę. Zazwyczaj tak 3-2 dni przed świętami. Babcia bardzo nie lubi, bo my mamy żywą choinkę i ona nie lubi odkurzać tych igieł, które spadają. No tak. Więc staramy się jak najpóźniej ją ubierać i też czekamy, aż wszyscy zdążą się właśnie już zjechać do domu. Ja w tym roku na przykład 20 grudnia dopiero mam ostatni koncert, więc zakładam, że 21 będę w domu i myślę, że to będzie ten dzień, kiedy będziemy ubierać choinkę. A pomagasz właśnie w przygotowaniach? Czy raczej jesteś takim gościem w domu? Nie, u nas wszyscy są zaangażowani. Każdy lepi pierogi, krokiety, robi sałatki, ale takim chyba moim ulubionym momentem przygotowań do świąt jest pakowanie prezentów, bo to jest po prostu pełna konspira. Tutaj, bo my pakujemy razem prezenty, ale bez osoby, dla której dany prezent jest pakowany. Czyli na przykład, jeśli jest prezent dla mamy, no to mama na przykład jedzie po karpia i wtedy jest, słuchajcie, pakujemy prezenty dla mamy, przynosimy wszystkie tak na szybko, żeby zdążyć. Jeśli pakujemy prezent dla mojej siostry, to ona na przykład idzie się spotkać ze swoim chłopakiem i wtedy szybko, szybko pakujemy dla niej prezenty i to jest zawsze po prostu jak jakaś tajemnicza, jakaś misja, że nikt nie może nas nakryć. Ja na przykład nie wiem, kiedy oni moje prezenty pakują. Czyli chyba to się nigdy nie wydało? Nigdy się nie wydało. Nigdy nikt nie nakrył nas na pakowaniu akurat tej osoby prezentu i to tak bardzo dobrze wspominam to pakowanie prezentów. Ale w ogóle widać, że naprawdę żyjesz tymi świętami, bo nawet jak o tym opowiadasz, to jesteś po prostu tak rozemocjonowana, że mnie się to udziela. Już zaczynam odliczać dni do Wigilii, a zostało mniej niż miesiąc. Ale w tym samym czasie, w bardzo podobnym czasie właściwie, swoją płytę wyda Welsow. Teraz koncertowa Welsow w kwietniu. Czy ty masz dla niej jakieś rady jako bardziej doświadczona solowo koleżanka? Jeśli chodzi o trasę koncertową, myślę, żebym na pewno nie bała się pół playbacku, bo wiem, że to jest bardzo duża presja, kiedy zaczyna się koncertować. Ja przed moimi pierwszymi koncertami bardzo się stresowałam, chodziłam po prostu codziennie, nawet dwa razy dziennie na lekcje wokalne, żeby tym głosem tam zapracować na tym koncercie. Mnóstwo robiłam prób, żeby to się w końcu udało i miałam taką bardzo dużą presję, że chcę, żeby tego głosu było słychać w ogóle na maksa, żeby tego playbacku nie było. A przypomnijmy, że ty też bardzo dużo tańczysz. Tak, ja dużo tańczę na swoich koncertach. No i gdzieś ta presja bardzo mnie zjadała. Ja przez to byłam bardzo zestresowana. Przez to, jak wyszłam na scenę, to ten głos się zacisnął w ogóle. I gdzieś ten pierwszy koncert to było takie ciężkie przeżycie dla mnie, bardzo stresujące, wręcz traumatyczne bym powiedziała. I później sobie trochę to zdjęłam z głowy i mówię, Julka, śpiewasz od roku tak naprawdę. Ty nikomu nic nie musisz udowadniać. Ty musisz zrobić dobry show. Twoim zadaniem jest to, żeby ludzie się dobrze bawili i ludzie to robią. Czy ty śpiewasz z 20% playbackiem, czy 30%, czy 40%, to ludzie będą się świetnie bawić i to jest twoje zadanie. I jak sobie to zdjęłam z głowy, to mi było od razu dużo, dużo lżej. Czyli podsumowując, ty zawsze śpiewasz na żywo, tylko wspomagasz się playbackiem. Tak, bo wiesz, tak. Czasami są też różne teorie. Wiem, że ludzie lubią zarzucać playback nawet tym osobom, które po ten playback nie sięgają. Tak, więc tak. W ogóle to też tak autotune. Zawsze jak wychodzi piosenka, to za dużo autotune, za dużo autotune. Nawet tego nie słychać tam, że ten głos jest jakoś wyrównany, ale za dużo autotune. A tak, ale ludzie w ogóle czasami mam wrażenie, że uzupełniają sobie prawo do czucia się ekspertami. Tak samo wielokrotnie słyszałem hasło sample, gdzie coś samplem nie jest. Ale sample gdzieś tam raz zasłyszany, będziemy to powtarzać w kółko. Tak. Jeśli chodzi o ten mój playback, to on w ogóle się zmienia. W trakcie koncertu jestem tak umówiona z realizatorem, że on gdzieś jak słyszy, że na przykład ten głos zaczyna nie trafiać w dźwięki, albo że na przykład się zaciska ze stresu, albo kiedy słyszy, że już bardzo mocno dyszę od tańczenia i słychać to jakby w mikrofonie, to gdzieś tam trochę te procenty playbackowe idą w górę. Tak myślę, że do 40 max, raczej 50% playbacku nie zdarza nam się przekraczać. Chyba, że na przykład jestem chora albo coś takiego i faktycznie skrzeczę, a nie śpiewam, to może wtedy, ale w takiej normalnej sytuacji raczej nam się nie zdarza. W momencie, kiedy mam jakąś spokojną piosenkę, przy której nie tańczę, która jest na przykład po jakiejś przerwie, gdzie mam minutkę dla siebie, żeby na przykład się napić, no to tam jakby bardzo mocno słychać ten wokal. Zresztą w Kaliszu było słychać, że byłam chora i też ludzie zarzucali, że miałam bardziej piskliwy głos, a to tylko i wyłącznie właśnie dlatego, że no niestety się troszkę pochorowałam. Ale w ogóle fajnie, że mówisz o tym otwarcie, bo wiem, że wiele osób ma z tym problem, także ja właśnie chcę wszystkim to jest super. Zdjąć tą presję z głowy, bo że uważam, ty też właśnie nie mówisz o sobie w kontekście
profesjonalnej wokalistki, no bo nie, jednak no, działasz, wywodzisz się z YouTube'a tak. I to jest super, że potrafisz o tym mówić otwarcie. Muzyka to jest w ogóle świetna przygoda i mam nadzieję, że będę mogła ją przeżywać jak najdłużej i już przy pierwszej płycie doszłam do wniosku, że ja nie jestem tutaj, żeby komuś coś udowadniać, że jestem nie wiadomo kim, że nie wiadomo jak śpiewam. Ja po prostu świetnie się tym bawię, staram się dostarczać jak najlepszą jakość, jak najlepszą zabawę i to robię. I to na twoich koncertach czuć. Byłem kilka razy i potwierdzam. Dziękuję. Wracając jeszcze do Weroniki. Ostatnim razem, jak się widzieliśmy, powiedziałaś mi, że na przyszłość widzisz siebie w przyszłości w roli osoby związanej z parentingiem, youtuberką parentingową. Czy na przykład rozmawiasz z Weroniką na tematy rodzicielskie? O. Zdarzyło mi się rozmawiać, bo właśnie przez to, że tworzyłyśmy u jednych producentów, to gdzieś tam się przecinałyśmy i tam ją podpytywałam, że na przykład, a jak tak pracujesz, to na przykład kto jest z Mają? I ona właśnie mi powiedziała, że duży dziadkowie im pomagają i to jej akurat zazdroszczę, bo ona ma tak prawie na miejscu tych dziadków. My mamy trochę jednak daleko, bo moja rodzina jest na Śląsku, Maćka rodzina jest przy Zielonej Górze, więc to trochę my będziemy mieli ciężej z tym, ale zostałam bardzo zinfluencerowana. Bardzo. Ja przez te wszystkie influencerki, które są teraz w ciąży, to ja po prostu codziennie chodzę do Maćka i mówię tylko, a kiedy się oświadczysz? Bo już byśmy wzięli ślub w przyszłym roku i byśmy potem kupili dom. Spędzili razem święta. I potem już po prostu sobie planuję to wszystko. Czyli dużo w twojej głowie się aktualnie dzieje, jeśli chodzi o ten temat. Tak, tak. No, słuchaj, no życzę ci powodzenia, niech się spełniają te twoje marzenia. Dziękuję. Mam dla ciebie na samym końcu taki świąteczny challenge. Może nie do końca jest to szybka seria, bardziej dokończ zdanie. Dobra. Oczywiście możesz argumentować trzy powody, dlaczego trzeba przesłuchać świątecznych harmonii. Dobra. W te święta. Więc tak, pierwszy powód, jeśli chce się poczuć vibe świąt. Ta płyta to w ogóle jest całe spektrum świątecznych piosenek zamknięte w jednej płycie. Tam znajdziemy inspiracje czerwonymi ciężarówkami, inspiracje po prostu krainą lodu, inspiracje takimi klasykami jak Dean Martin albo Frank Sinatra, ale też dużo popowych, fajnych, skocznych piosenek. Więc jeśli chcemy w ten vibe świąt się wgryźć, to jest idealna płyta do tego. Po drugie, jeśli szukamy jakiejś fajnej piosenki, do na przykład użycia na TikToka. Ja pisałam trochę te piosenki, tak, do każdej z nich mam wymyślony jakiś trend, który mógłby być, zwłaszcza pod zimowy bal. To jest piosenka, która jest idealna do tańczenia w śniegu. Mhm. Pewnie kojarzysz takie TikToki, gdzie chyba do Sii tańczą takiego walca. Mhm. I to jest w ogóle piosenka dosłownie o tym trendzie. Ten tekst i w ogóle cały ten aranż tej piosenki jest idealny do tego, żeby tańczyć wspólnie. To nie masz żeby tańczyć w śniegu. Tak, to jest, i to jest bardziej romantyczny moment. Dosłownie piosenka o tym. I po trzecie, żeby. To, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale to jest taka fajna zapchaj dziura, jak się przygotowuje do świąt. Mhm. My mamy w domu w ogóle taki bardzo stary magnetowid? No, nieważne. I tam właśnie on się zacina w ogóle co trzy piosenki. I w momencie, kiedy lepimy pierogi, robimy sałatkę, no to wkładamy tam jakąś świąteczną składankę i te piosenki sobie lecą tak po prostu w tle do codziennego życia. Więc ta płyta też do tego się nada. Czyli w takim razie możecie sobie poprawić przedświąteczny nastrój, słuchając świątecznych harmonii. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wiesz, że ja zawsze się bardzo cieszę, kiedy wpadasz. Wpadaj tu częściej, bo to jest po prostu dla mnie niemożliwe, że minął ponad rok od naszego ostatniego spotkania. To prawda. Więc... włosy jeszcze w ogóle, to jakbym... inny człowiek. Się 10 lat nie widzieli. Tak, dzisiaj debiut Julii Żugaj-Westę. Wpadaj jak najczęściej, nagrywaj sporo muzyki, bo tak jak mówię, widać, że cię to cieszy, a radość w tym wszystkim jest najważniejsza. Super. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.